Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. No dobra, w poprzednim odcinku żeśmy tutaj walczyli z pająkami fazowymi. Oczywiście pamiętam, jak Laziel, że tak powiem, wycięła orła na lodzie, który żeśmy sami, że tak powiem, sprokurowali. Ale właśnie, aha, ty jesteś tu gdzieś na górze, bo żeś teraz nie będziesz wiedział, jak stąd zejść. No dobra, no to co? To złoto, srebro, różne rzeczy. Kokon z pajęczego jedwabiu żeśmy nie rozwalili ostatecznie, bo się wkurzyły tutaj jakieś te. Pająk fazowy. Lutowany? Nie. Gruczoł jedwabny. Bardzo dobrze. Tam się da w ogóle przejść? Nie, to jest w ogóle jakby z góry spływający ten. A. O, ty możesz tam iść? Tylko nie wpadnij do dziury gdzieś. Dobra. A, te jajka powinniśmy tutaj wywalić na wszelki wypadek. Kurczę. Ciuk. Ale ty wiesz co, lepiej odejdź. Nie ty, tylko ty. Co się zalęgnie po prostu więcej? Kokon? A, bo tu jest więcej tych kokonów. Poćwiczą sobie. Coś to w ogóle daje? Strzelanie do tych kokonów? Chyba nic. To tak jak z wazami pewnie. A, nie. Przepraszam. Skórzane rękawiczki, które się tam przylepiły i teraz nie bardzo jest je jak stamtąd z sufitu wyciągnąć. Tak? Poza zasięgiem. No rączką by trzeba było to wziąć. Pałka jakaś zwykła, to myślę, że to nie ma sensu się w to bawić. Tu może coś będzie. Mikstura leczenia, pochodnia. A to może miksturę leczenia sobie weźmy. To już jest coś. Czyli jednak z kokonów coś wypada. Pająk fazowy. Co ty masz? Nic nie masz. Pajęczarz. Masz coś? Nie masz. Drugi pajęczarz coś ma? Nie ma. Dobra. Weźmy, zróbmy tak. Zobaczymy, czy ty zejdziesz jakoś w normalny sposób na dół. Nie bardzo. Nie, rozteguj, bo oni mi tu wejdą jeszcze do góry, a ja bym nie chciał, żeby tu wchodzili. Mam nadzieję, że tutaj nie ma nikogo, bo będziesz, kurczę, się miał spyszna. Ta, bo tutaj jak będziesz wchodził. Stary plecak, no właśnie, do tego plecaka trzeba będzie jakoś dotrzeć. Tylko pamiętam, że tu zawsze byliśmy omotani. Ale ty w sumie jesteś najbliżej do tego miejsca. Ja mam nadzieję, że już nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, tych pajęczarzy i różnych innych dziadostw. Spróbuj i dojść tam do tego. A najlepiej to ty sobie tam skacz. Jesteś w stanie tam doskoczyć? Cyk. Nie bardzo. No dobra, tak też można. Hop. Dawaj. No proszę. Dobrze, reszta jest na dole. Co my tu mamy? Tu mamy zejście, więc tak naprawdę jak dotąd dojdziesz, to będziesz mógł zejść na dół. Dobra, może się odparcie. No pięknie. Pajęczyny ci nie straszne. Tutaj może jeszcze coś będzie, może nie będzie. Teraz możecie tu wszyscy iść. Stary plecak puste. Kokon, kłokon, ojeju, w tych kokonach. Czy my chcemy to rozwalać? Zwykłe buty, do których teraz nie możesz dotrzeć, nie? A nie, możesz. O, zwój promienia zatrucia. Mikstura leczenia, bardzo dobrze. Sztylet, bardzo dobrze. Tu jest jeszcze kokon. Ma nic. Ten na ziemi można lutować normalnie, a te wiszące skórzany hełm, rzuty obronne. Nie wiem, czy ktoś nie ma jeszcze hełmu. Może ktoś jest taki, kto nie ma hełmu. Żebyśmy się tu nie pogubili, bo tu widzę jest mnóstwo jakichś szkieletów i różnych plecaków. Oho. Miecze. No przynajmniej się tu troszkę wydaje mi się
obłowimy, jak nas coś jeszcze nie napadnie. Same szkielety. Uuu, kolczatka. Gorączkowy pośpiech. Podczas walki postać nosząca rozpoczyna swoją turę, mając 50 lub mniej punktów wytrzymałości, zyskuje impet. No, to już mi się podoba. I jeszcze coś. Ogień alchemiczny i dziennik ucznia. Przeczytaj. Niech wiadomo będzie, że opuściłem ojczyznę na laskę z mojego pana, a nie z własnego wyboru. No, przysiąga służyć delikatnym stanem nierówny, coraz bardziej niedbałe. Udało mi się. Mroczni sędziowie dopadli starego łajdaka przed złukami. Aha. Nie wiem, o co chodzi. Oddam wolę mi na reklamacji, który ukradł. Zakradnę się do pieniędzy, zabiorę mnie do domu. Okej. Okay. No dobra. Dziennik J. Przeszukaj piwnicę. A nie, bo to jest quest nasz. Przeszukaj piwnicę. Znaleźliśmy dziennik, w którym była mowa o piwnicy i potężnych przedmiotach. Brzmi to obiecująco, a przede wszystkim może kryć coś wartościowego. No dobra, ale tu jeszcze jest dużo do eksploracji, wydaje mi się. Wow, zwój uśpienia. Ale to ja takie coś lubię teraz, bo to teraz są najprzyjemniejsze rzeczy. Mikstura odporności na ogień. Gdzie ona jest? Tu. Cyk. Bierzemy. Tu jeszcze plecak? Żeśmy pominęli? Oczywiście, żeśmy pominęli. Mikstura większego leczenia. No to to, co żeśmy zużyli w trakcie walki, to się nam teraz tutaj zwróci. Tam jest gdzieś przejście, ale... Właśnie, boję się, że tutaj wpadniemy znowu z deszczu pod rynę, bo tu jest właśnie takie przejście dalej gdzieś do góry. W jakieś miejsce dziwne. Więc tam sobie, że tak powiem, wrócimy za chwilkę. No właśnie. A na razie eksplorujmy tutaj ten rejon jeszcze. Jajo pająka fazowego. O, martwy goblin. Wiecie co, to tego nie zostawiać tu, proszę. Proszę mi to... Cyk. Jajo pająka fazowego. A, myślałem, że kurczę, ona jest zawieszona tutaj. Kukon. No i? Czy ja coś mogę z tym jajem zrobić? Nie mogę go wziąć? Badaj. A, czy z tego się może teoretycznie coś wylęgnąć? No to weźcie. Wiesz, na wszelki wypadek, Gale. Nic nie możesz zrobić. Odejdź stąd. Odsuńcie się od tego jaja. No kurde, nie możecie się odsunąć od tego jajka, naprawdę? I teraz proszę... Dobra, co ty tak się tutaj ten, dużo wiesz o ubieszczach. Dobra, odejdź. Chciałem po prostu przełączyć na ciebie. Weź mi to rozwal. Tak, na wszelki wypadek. No i dobrze. Nie zostawia się jaj niewiadomego pochodzenia. Wszystko rozwalamy. Kokon pusty. Tu jest jeszcze jakiś martwy goblin, którego zaraz zlutujemy. Kościarz. Jak to what to do? Zbieraj fanty, kurczę, a nie what to do. Tam byliśmy, bo tutaj to ja już nie wiem, żebym się nie pogubił i czegoś nie pominął. Wydaje mi się, że górą tutaj żeśmy chodzili. Tam jest jakieś wyjście, jakby co. Tu jest coś dziwnego. Dobra, gdzie ty jesteś? Aha, my jesteśmy w ogóle tak troszkę na podwyższeniu. Okej. Okay. Coś czuję, że to jeszcze nie są wszyscy wrogowie. Aha. No, fajnie to zrobiłeś, kurczę. Sztyletem w jajo. Cały czas słychać jakieś rozpadlina. No
No właśnie. Na dole jeszcze, o, tam coś świeci. No tu jeszcze będzie trochę fantów pewnie. Byle wrogów nie było. Dobra, najpierw górę wyeksplorujemy, tylko tutaj jest pewien problem. A nie! Łapanie! Nie! Uciekamy! Kurde! Nie! Kryć się! Kurde! Nie mogłem sobie kliknąć teraz. Tu jest jakiś kurde pająk fazowy matka roku. No to jeszcze będzie tutaj zabawa. Wiedziałem, że to nie wszystko. Jeszcze jeden pająk fazowy. I ten. Dobrze. To wydaje mi się, że to trzeba załatwić jakoś tak. Ty. Może zróbmy tak. Jeszcze wejdźmy tutaj na chwilę. Podziel. To masz za dużo różnych rzeczy. Okej. Okay. Tu jeszcze ktoś miał jakieś taki coś. Kolczatka. Kto najwięcej obrywa? A ty masz poniżej 50. To masz. Będziesz miała impet. Okej. Okay. Jakbyś mogła wszelki wypadek się podlecz. Czy moglibyśmy w sumie krótki odpoczynek zrobić? No ale jakie mamy szanse tam walnąć z jakiegoś tego? Aha, nie, nie bardzo duże. Ukrycie się. Ułatwienie. Kto mógłby zadać największe tu obrażenia? A Gail? Cel poza normalnym zasięgiem. Jakbyś walnął na przykład z takiego pocisku. Ścieżka zablokowana. Aha, to możesz w ogóle w takie coś zrobić. Walnąć w to. I one będą się ślizgać na pajęczynie. Ciekawym, jakby to działało. Dobra, panie. A drapieżca, 125, kurde, to jest trochę. Może by tamtego fazowca, nie, ale najpierw wolę tutaj zadać jak najwięcej obrażeń, bo to coś czuję, że będzie 84%. Ładuj w dziada, nie ma co się bawić. Inicjatywa, zaskoczenie, o kurde, jeszcze jest jeden tam na dole. No i dobrze, Gail. A coś ty w ogóle użył? Wiedźmowy pocisk. To co innego jest? W każdej turze zadaje 1-12 obrażeń aktywy... Aha! Czyli to jest co innego niż myślałem. Krok przez mgłę. Srebrzysta mgiełka na wolne miejsce w polu widzenia. To może wiesz co? Tak troszkę odejść od... Dasz rady odejść tutaj od tego gościa? Żeby nie zerwać tego? Ja bym chciał, żebyś był daleko od tych wszystkich tych... Cyk. Co on zrobi teraz? Uciekł. A on cały czas jest. Aha, bo on jeszcze przywoła jakieś tam pająki. Niestety. Aha. Mikropająki. Wow! Pająk fazowy używa jadowite wyładowanie na Gale. Piekielna reprymenda. Ale dostał. Ożeż, kurde. No dobra. To masz jeszcze dalej coś? Okidoki. Tam cały czas mu zadajesz obrażenia, ale mam nadzieję, że jak rzucisz jakiś inny czar, to nie będzie tak, że będzie problem, tylko bieraj drugiego poziomu. Bardzo ładnie, Gail. Ty jesteś zatruty, to wyjdź z tego czegoś. Koniec tury, dobra, teraz tu będą różne rzeczy się działy.
Kurde, to jadowite, to jest niestety problem. Kogoś trzeba tu podnieść, tak? Właśnie. Wstawaj, kurde. Odpędzanie nieumarłych, wskazówki, pocisk wiodący już nie masz niestety, a to było niezłe. Odporność. Możesz jeszcze świętym płomieniem walnąć. Tak, możesz porozmawiać ze zwierzętami. 1,8 obrażeń od ognia. W sumie można by ból we próżni, bo to się też tak troszkę sprawdziło czasami. Trujący to raczej nie. Święty płomień. Dobra. Trochę trzeba się rozejść, że tak powiem. Ze względów wiadomych. Dobra, ty jesteś troszkę tutaj, widzę ten tego teges, więc na pewno sobie łyknij jeszcze. Co możesz zrobić? W zasadzie nic nie możesz zrobić, oprócz tego, żeby się rozejść. Wiesz co, to się cofnij tu. Bo my musimy po prostu być oddzieleni od siebie. Laziel, ty tak naprawdę to powinnaś tutaj zrobić właśnie jakieś finty, nie finty. Przede wszystkim się podleczyć. Żeby nie było, masz trochę zatrucia. Atak manewrowy, zwarcie. Rozbrojenie to raczej nie będzie działało. Rozbrojenie nie będzie. Atak manewrowy, dystans. Zadanie przez trafienie może użyć wymuszonego, zwiększenie szybkości ruchu sojusznika. To nie jest akurat do końca, co bym chciał. Psionika, rąbnięcie. Trzech przeciwników to jeszcze na razie nie. Utrudnienie. Czemu utrudnienie? A, zatrucie. A nie masz ataku dystansowego? Why? Masz atak dystansowy, kurczę. Czemu utrudnienie? What the heck? A, bo jesteś zatruta troszeczkę tutaj. Wiesz co? To ty sobie tak. Podejdź gdzieś tu. Włącz to. Pracę nóg. Skok. Coś tu możesz jeszcze zrobić ciekawego. Kolczasta bunka, bulwa. Możesz rzucić, tak? 100%. Masz 42% kolczastą. A tu masz 30. To weź rzucaj tą kolczastą. Co będziesz ją trzymać tutaj? Buch. No, krwawienie. To też się przyda. Dobra. Co ty masz tutaj jeszcze, kurczę? A właśnie, nie sprawdziłem sobie, na co one mają odporności albo nie mają odporności. Odporność na obrażenia otrucizn, no to jest ten. Odporność na obrażenia otrucizn. Tego by trzeba było jak najszybciej załatwić, tylko to nie jest takie proste. Może najpierw tego pajączka. Więc co ty możesz tu zrobić? 65%. A, albo to, ten promień mrozy, to chciałem walnąć. Aha. No dobra. Starałeś się, jak mogłeś. Wiesz co, odejdź tu z bok. Po bok na wszelki wypadek. Wow, kurde, ile ich tam... Ojej, ale obskoczyły ją. Dobrze, że ma pracę nóg. No, tu jeszcze. Okej. Okay. Nieźle. O kurde, jak ona będzie tu tak ładować tymi. Szk, szk.
Ale się wzięła na Gale'a, no. Dasz radę, kurde. Tego by trzeba było jakoś tu ogarniać. Ale chyba nie jesteśmy za bardzo przygotowani po prostu na to wszystko. Bo tu wiele nie jesteśmy w stanie zrobić, kurczę, i to jest najgorsze. Nie wiem, czy to, żeśmy sobie nie ugryźli zbyt dużej tej. Czy możemy się przełączyć na ciebie? No, rąbnięcie. Jeszcze żyją? No po jednym punkcie masz, naprawdę? Chmurysz tyle tu jesteś w stanie tam dać gdzieś? A kurde, za daleko. Bo to by było optymalne, chmurę sztyletów na coś takiego zrobić. Natomiast... rozbrojenie to raczej nie. Kurczę, tamten pająk jest bardziej moim zdaniem krytyczny. Kurde. Weź go tu jeszcze dziubnij. Coś jeszcze możesz zrobić? To trzeba było włączyć, kurde, meta zaklęcia. Gale. Troszkę się musisz tutaj podleczyć. I co? No w sumie zbroję maga masz. Wypalający promień. No to masz cały czas utrudnienia niestety z tymi czarami. I to mnie troszkę martwi. Pająk fazowy. Masz jeszcze jeden czar drugiego poziomu. Czy na coś to warto byłoby zostawić? Z tą elektrycznością coś żeś tam porobił? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że po prostu trzeba... ładować w tego kurde gościa, ile się zdoła. Dobra, chybienie. O, odparcie. No, te by trzeba było... właśnie. Okej, okay, co ty tutaj możesz zrobić? Ach, kurde, no właśnie. To tu niewiele masz do zrobienia. Wywoływanie płomienia. Tego chowańca już nie możesz. Przywołanie sobowtóra. No to jest jakby, tylko że to jest koncentracja, akt wiary. Święty płomień. To na pewno nie zadziała. Osłona przed orężem. Może to nie jest zły pomysł. Żeby trochę zwiększyć nasze możliwości. Jeszcze możesz tego gościa spętać. Dobra, ty musisz się podleczyć. Ty masz gdzieś większą miksturę leczenia. Możesz zrobić bliźniacze zaklęcie, mogą trafić dodatkowy cel. O, lodowy nóż. 50% tylko. 65%. Odparcie. Ale tamten został zamrożony? Nie, śmierć. Dobra, pająki tamte są załatwione, została mamusia. Rozejść się.
No i malutkie zostały pajączki. Procent. No szkoda trochę na tego, no ale tu masz ile? 5 do 15. No to jest duża szansa, że tego zadziubiesz. Coś możesz jeszcze zrobić z tym? Możesz go kopnąć. Dobra, czas się zająć tą mamusią całą. Tylko że niewiele mamy tutaj czarów tak naprawdę. Znaczy możemy ze zwojów użyć czegoś. Trzasku. 3 do 24. Chmury mgły oślepia i mocno osłania. To nie. Lustrzane. Każda zwiększy twoją klasę pancerza. Może warto takie coś zrobić. Ognisty pocisk i tak dalej, barwna kula. To zużyje akcję, co prawda. Ale... Gdzie to było? Lustrzanego odbicia. Bo ty nie masz lustrzanego odbicia, ale tego bym się chciał nauczyć, kurczę. Dobra, na razie może zrobimy to tak inaczej. Ty masz co? Ty masz zbroję maga. A możesz ochrona przed dobre fej czartów nieumarłych. To nam nic nie daje. Więc promień mrozu zmniejsza szybkość. Bardzo ładnie. I schowaj się tu. Chybienie, dobrze. Te niestety się będą tutaj sprintować. Cyk, 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 cyk. A przywołanie sobowtóra. Okej. Okay. Och, kurde, niestety oni są zbyt blisko, że tak powiem, siebie. Chmura sztyletów. Aż spadło. Spadło na dół powalenie. Dobra, one są martwe wszystkie? Chyba tak. No to jeszcze podejdź tu. Dobra, nie udało się go załatwić. Ale chmura sztyletów. Podnieś tą koleżankę. Tylko to zużyje akcję, niestety. Możesz coś tu zrobić? Możesz spróbować odepchnąć tego. Został jeszcze jeden pajączek. Okej, okay, tylko wszystko żeśmy niestety zużyli. Wszystkie akcje. Ty musisz załatwić tego pajączka, ale na razie nic tu nie zrobisz. A, tu jest jeszcze kurde drugi matoł. Akcja dodatkowa. Akcja. Masz tylko akcję dodatkową. Nic nie zrobisz więcej. Nic nie zrobisz. Koniec tury. Dobra. Tamten jest powalony, tak? Powalenie. Nieprzytomny. Kurde, warto byłoby, tylko że nie jesteś w stanie tam nic rzucić, kurczę. No bo teraz można by tam walić po prostu jak w bęben. Dopóki jest powalony ten, ale na razie, cóż, kurde, weź te tu. Załaduj tak. Tu se schowaj się. A tu jest jeszcze jakiś dziabąg. Kurde. Trafienie krytyczne, no bez hec. A tu jeszcze się, kurczę, będzie... A, bo ona miała przygotowane te jaja. Może trzeba było wcześniej je rozwalić z daleka.
Ty masz tego pajączka tutaj. Weź go, zadź go. I troszkę dalej odejdź. Żeby cię mamusia nie trafiła z daleka. Dobra, to jakby tutaj sobie skoczyła. Ty masz tą chmurę sztyletów. To się jeszcze ci przyda, bo to jest na koncentrację, kurczę. O. Jesteś w stanie tam rzucić? Jesteś w stanie. A, shit! Dobra. Dobra, troszkę się tutaj... podlecz. Niepotrzebnie wszedłeś w tą... mogłem tutaj ręcznie cię posterować, ale chmura sztyletów dużo daje. Dobra, ty musisz tego gościa ostatniego tu... do widzenia. 3 punkty doświadczenia. Ile ty masz ten? Weź, łyknij se. Dobra, magu. Promień mrozu. Ładuj w niego, ile wlezie. Ty potrzebujesz leczenia? Potrzebujesz leczenia. Na wszelki wypadek zrób tak. Wkurzyła się. Orzesz, kurde. Wkurzyła się na mnie. Czemu się wkurzyła? Wszał. Jeden dodatkowy atak. Siła wzrasta, klasa pancerza jest zmniejszona. No to, skoro klasa pancerza jest, kurde, zmniejszona, to rozprucie. A dasz rady podejść tak, żeby nie wejść w te całe toksyny. Mogłaś w sumie skoczyć. Szkoda, że nie masz tych już tutaj zresetowanych, bo to by się bardzo przydało. Odparcie, ale 11 poszło. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. Wiesz co? Zużyjemy to wszystko, ale... nie chcę, żebyś padła za szybko. Gejla trzeba podnieść. Nie mamy niestety tutaj tego. Czy ty jesteś w stanie tu podejść i go podnieść? No teoretycznie jesteś w stanie. Ale nie wiem, czy na razie nie powinniśmy... 40%, 45% kwasowa. Ona jest odporna na kwas czy na zatrucie? Kurde, może tą kwasową strzelić. Wywołanie płomienia to jest 100%. Ciśnięcie płomienia od razu po jego przełamaniu nie zużywa punktów akcji. Aha, czyli możemy rzucić, podpalić jej dupę. Mamy też bulwę próżni. Może przyciągać. Ta bulwa to się sprawdziła, tylko że boję się, że niestety nie jesteśmy w stanie tak rzucić, żeby ją tam, no, zrzucić na dół z powrotem, bo to mogłoby być przydatne na pewnym etapie. 1K8, a to robi 1,8. I mamy 100%. No, a możesz rzucić tym? Jak ty to możesz rzucić? A, to jest takie, 55%. No niestety chybienie. Kurczę, jesteś w stanie tu podnieść? Nie jesteś w stanie. Więc, kurczę, no nie wiem, musisz tutaj stanąć. Czy ty jesteś w stanie tam podejść? Kurde, ty masz tą chmurę sztyletów cholerną. Które są 100%. Dopóki będzie tam stał ten dziabąg w tym, to jeszcze możesz ładować w niego, ile wlezie. Nie
chybienie. Riposta. O Jezu, ile dostał ode mnie. Dobra. Trzeba teraz leczenie zapodać, bo mamy dwie postacie, ale pająk ma tylko 11 punktów życia. Więc musimy się zastanowić, jak to zrobić. Czy ty jesteś w stanie, kurczę... A właśnie się tego bałem. Cel jest za ciężki, żeby go odepchnąć. Okej. Wiesz co, musisz podnieść Gale'a. Nie ma bola, bo jak nie podniesiesz, to po prostu zaraz nas tu zmolestują. Pomoc. Bardzo dobrze. I wracaj tu. Dobra, ty możesz albo podnieść mnie, znaczy goblina. Jedynie możesz goblina podnieść. Nie możesz podnieść. Chybienie. Chybienie, dobra. Z Laziel to ty tak łatwo, kurde, tutaj nie ten tego. Nie zawalczysz. Koleżanko. Okej, ty możesz tylko zrobić taki, co ty możesz? Tworzenie punktów zaklinania. Punkty zaklinania, a ty masz tworzenie komórki czaru. Akcja dodatkowa. O! Bo to ci da jakiś czar dodatkowy za chwilę. Ty jesteś poza. Dobra, rozejść się. Ty już nie masz tych żadnych tutaj, tych dodatkowych tych. Więc co? Więc po prostu ładujesz, kurde, ile wlezie. Masz 55%. 8. Dobrze, 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 dobrze. To jest tak, okej. Wydaje mi się, że uda się to załatwić, jak trafisz. O, nie udało się. Odejdź troszkę na bok, bo jakby były ataki obszarowe. A, dobra, nasz tank, kurczę, padł. Teraz kto? Goblin. Kurde, bieraj sztylety. To znaczy tak, ty... Nie, kurde, w mordę jeża. Ty. Pomagasz Lazielce. Okej. Z powrotem wyłaź już tu. Możesz zrobić tak. A ty po prostu, jak już masz te czary, kurde, walnij tym, nie będziemy się certolić. Do widzenia, mamusiu. Okej. Ha! Myślałem, że nie damy rady, ale ta chmura sztyletów przeciwko tym małym pajączkom. Kurde, the best. Wszyscy poranieni, jak nieszczęście. Krótki odpoczynek chyba, nie? Dobra, a to długo będą ten... możesz też tyle ty już wytegować? Bo ja chciałem tam zebrać te... koncentracja. Jak można to przerwać? Dobra. Już wyekspirowało. No dobra, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Myślałem, że będzie samolutowanie, na lajcie sobie będziemy tutaj ten, a tu takie pająki nas, kurcze, zaatakowały, że szkoda gadać. No, zużyliśmy sporo zasobów, no ale może jeszcze znajdziemy troszeczkę tych flaszek takich.
No tym niemniej, kurczę, nawet wyszło, kurczę. Tu jeszcze pewnie będzie troszkę różnych tych rzeczy, więc do lutowania. No przede wszystkim mamy takiego minibossa rozwalonego, co mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że 125, nie wiem ile Wiedźma miała punktów. Ona miała chyba więcej niż taki pająk duży. Nie pamiętam. Ale może mamy szansę z taką Wiedźmą zawalczyć. Zobaczymy. Na razie dziękuję za obejrzenie odcinka, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.